Ciekawe, jaki zaraz będzie odrzutu i leci do Londynu Dreamlinerem. O, uwaga. O, już zaczyna wiać. Weź wyjdź stamtąd, bo ja się strasznie stresuję tym wokie. Dorota ponownie testuje odgłosy. Ale dźwięki. Pomału, tutaj się uderza, w te miejsca. No, ten jest taki mocny dźwięk. Emma, nie boisz się na kajaku? Nie? Acie. Siemaneczko, właśnie jesteśmy na plaży przy samym lotnisku. Tam, gdzie byliśmy z 2 lata temu. O, 3 lata temu. I dzisiaj znowu tu jesteśmy. Powiem wam, że troszkę się pozmieniało. Wtedy mieliśmy takie wrażenie. O, chyba coś startuje maszyna. Jaki hałas. Ale coś wielkiego startuje, kurde. No i właśnie. No chyba jakiś dwupiętrowy. Jesteśmy tutaj na tej plaży, gdzie jest właśnie jest lotnisko, gdzie startują samoloty i gdzie lądują prawie że bezpośrednio nad naszymi głowami też samoloty. Fajna atrakcja, naprawdę bardzo fajna atrakcja. A i jeszcze mówiłem o tych zmianach, to kiedy byliśmy tutaj 3 lata temu, to woda była jakaś taka nieprzyjemna, jakaś taka się wydawała głęboka, jakaś taka, że nie za bardzo dałoby się do niej wejść i tak dalej, i tak dalej. A powiem wam, że teraz po tych 3 latach, jak przyjechaliśmy tu jeszcze raz, to nagle teraz nam się wydaje dużo lepiej tutaj i że moglibyśmy wejść do tej wody i ta woda ma jakieś takie już teraz ładne kolory po tych 3 latach. No coś tu się pozmieniało. Na plus, czyli bardzo dobrze. Właśnie już nadlatuje kolejny samolot, który właśnie będzie leciał nad samymi naszymi głowami. O, daje, już jest blisko. Ale gubuja, na lewo, na prawo. O, ale maszyna. O. Okej, następny już będzie bezpośrednio nad naszymi głowami. Ale też, kiedy startują samoloty, też przeżycie naprawdę mega fajne. Właśnie tutaj chyba podjeżdża. Ten nie jest jakiś duży, więc i hałas nie będzie jakiś ogromny. I piaskiem może bardzo mocno nie będzie tutaj rzucać. Ale na pewno i tak będzie fajnie. Chyba będzie startował, no. Zaczyna się startowanie, bo muszę już trzymać czapkę, tak już wieje. O, i właśnie startuje. Tutaj taki śmieszny samolot, malutki, z takimi tylko śmigiełkami, bez odrzutowych silników. Lecieliśmy kiedyś takim z Koh Samui, właśnie tutaj na Phuket. Ale wygląda jakby ten, jakby mu pazurki się kręciły. Ale powiem ci, że tutaj w rzeczywistości nie widać tego, a w telefonie widać śmigła, że można by je było policzyć, a w rzeczywistości jest nie ma nic, kurde, w ogóle ich nie widać, śmieszne. Poruszenie na plaży się zrobiło, bo samolot ma lądować. Emi? Gotowa na przyjęcie samolotu, na zrobienie dobrej foty? Dobra, uwaga, jest już coraz bliżej. Zaczyna robić się coraz głośniej. Jesteśmy na lotnisku, na plaży. Jesteśmy na plaży, gdzie lądują samoloty na wyspie Phuket. O, ale go buja troszkę. Troszkę w lewo, troszkę w prawo. O, ale leci prosto na mnie normalnie. Jakie uczucie śmieszne. Ja pierdziele. Ha, schiza. Ale boli! Ale dobre to było! Ej, ale kozackie, kurcze mieszkania. Całe takie przeszklone i nie ma, ściany są tylko ze szkła. Kurde, widać troszkę tak, co tam w środku się dzieje, ale no bardzo ciekawe. Tutaj pozasłaniane są żaluzje czy firanki, no to jest jeszcze mniej prześwitująco, ale fajne. No, jest ich tutaj sporo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Tu jest ogólnie takie miejsce, gdzie teraz jesteśmy. Jak, czujesz się, jakbyśmy w Polsce byli na Mazurach, co nie, Dorka? Jakbyśmy gdzieś nad Polskim Morzem byli. Jakimś jeziorem. O, właśnie, może jezioro, właśnie, tak. No, takie lasek, jakieś takie coś. Tam wcześniej było tak w sumie, jeszcze były jakieś boiska do siatkówki, jakieś coś. Także tam tak było już totalnie kolonijnie. O, kolonia jakaś może, co? Na kolonii jesteśmy. A tutaj jeszcze jeżdżą takie taksówki, tuktuki. Ale czy takie o coś właśnie. I wożą ludzi, bo tutaj taksówka jako samochód nie dojedzie. No i z miejsca, z parkingu, żeby dojechać na tą plażę właśnie, gdzie przed chwilą byliśmy, gdzie startują samoloty. No to takimi, kurcze, sprzętami się jeździ. O. Ciach. I już.
Fajnie wygląda, no. Takie rzeczy z kokosa. O, z dupki. Przyjechaliśmy do takiej restauracji, która jest bardzo popularna, gdzie ma być bardzo, bardzo ładnie. Tylko zastanawiamy się, czy będzie miejsce. Myślisz, że będzie miejsce? A nie wiem. Może. A tu trzeba płacić coś za wejście? Za darmo? No to ja myślałem, że my do restauracji przyjechaliśmy.